Witam Was. Tak jest. Kolejny projekt, który zaczynamy, a mianowicie najpierw przygotowujemy podłoże na miejsce, żeby tutaj postawić domek dla królików. Jak wiadomo, u nas ziemia nigdzie nie jest praktycznie prosta. Więc cóż, coś co już przerabiałem kilkanaście razy, trzeba znowu zrobić, a mianowicie trzeba wyrównać kawałek ziemi. Więc tutaj już powoli zacząłem. Także jak widzimy, jak zwykle krzywizna, także muszę tutaj to wszystko wyrównać do równego poziomu, co oznacza, że tu muszę sporo podebrać, ponieważ ja wolę zawsze więcej podebrać niż nadrzucić, ponieważ nie mam maszyn do ubijania ziemi, a wiadomo, że ziemia, którą tak lekko sobie tylko narzucamy, można troszeczkę rzucić, ale nie za dużo, bo to trzeba ubić, a ja nie mam takiej maszyny do ubijania. I to prędzej czy później i tak zawsze siądzie z czasem. Także nie chcę za bardzo narzucać. Wolę po prostu poubierać. Także każdym razem zawsze robiłem i zawsze to działało. Tutaj leciutko narzuciłem, ale to nie jest dużo. Tak minimalnie, tylko żeby już wyrównać, ponieważ tutaj są takie małe dziury między tym, które muszę po prostu zasypać. Także tu narzucę, ale to wszystko trzeba po prostu teraz powybierać na tym całym odcinku. A problem jest tego typu, że tu jest masa korzeni w tej ziemi, co dodatkowo utrudnia troszkę pracę, ale powoli myślę, że dojdę do celu. Jak zawsze, już i w gorszych miejscach równałem tereny, gdzie było jeszcze więcej korzeni i grubszych, także damy radę. Także powolutku biorę się dalej do równania tego. Dobra, jesteśmy godzinę dalej, może nawet i półtorej godziny. No i co? Co zrobiłem? To zrobiłem. Zrobiłem dziurę w ziemi. Było tak pięknie, a teraz jest to pusto, szaro, wszystko wykopane. Korzeni to tu były tysiące. Na szczęście żonka pomogła je wyrywać rękami. Ja je obcinałem, a ona targała rękami dalej. Zresztą to widać tam na tym końcu. Tam tego jest pełno. No powiem, było trochę z tym, ale teren przygotowany, także można będzie dalej działać. Tylko pochodzić, jeszcze poubijać, jak gdzieś coś luźne jest, bo gdzieś gdzieniegdzie jeszcze jakieś bryłki leżą. Także jeszcze trzeba patrzeć, ile tu korzeni było. Cała masa. I to różne, krótkie, grube, byle jakie. Masa czarnoziemu. O, patrzcie, to jest jeszcze po koniach. Taka warstwa odtąd aż po samą górę. Będzie 40 cm lekko czarnoziemu tutaj w tym. No bo tu było miejsce, gdzie konie były kiedyś karmione. I tu się trochę, jak widać, nazbierało tego. Także no, na dziś koniec. Na dziś starczy, bo już się robi późno. Wsio zrobię. Trzeba iść odpocząć teraz troszeczkę. Dobra. No, żonko, idziemy odpocząć, nie? Będziesz masować męża. Tak, i później ja idę jeszcze raz na dwór. Pracę patyków. A to już później będzie ciemno. Około 7-8. Tak. 7-8 to już będziesz chrapać. Nie. Dobra, idziemy odpoczywać troszeczkę. Także widzimy się później. Później. Pewnie jutro, jak będziemy dalej tutaj działać. No i kolejny dzionek. Nie ma jak to z rana, kiedy od razu można troszeczkę popracować. A mianowicie co? Teraz trzeba by było troszeczkę cegieł tam nawieść, żeby to bezpośrednio nie stało na ziemi. Także jest to kolejna praca do wykonania. Tak, cyk, są mi cegły, gdyśmy wczoraj przywieźli, także wypadałoby je rozwieźć. Akurat te wychodziły najtaniej ze wszystkich rzeczy, ponieważ to wszystko tak podróżało, że no ciężki temat. Udało się znaleźć te po złoty 30 z czymś chyba, ale na szczęście miałem gdzieś jeszcze jakiś kupon do tego marketu, także 50 zł mi tam zeszło.
W końcu zapłaciłem niecałe 20 zł za te cegły. W miarę okej. Ale jakbym miał pełną cenę płacić, no to by było już dużo, dużo więcej. Także biorę taczkę i trzeba je tam rozwieźć. I co? Widzimy! Mój pracujący mąż. I jak widzimy, ten opon, no to już ma duże lata, ale jeszcze funkcjonuje. No i jak myślicie? Dokładnie, standardowo. Brakło, jak zawsze brakło. To już jest standardowe, zawsze musi braknąć. Także no, trzeba będzie jeszcze po parę cegieł skoczyć, żeby to skończyć. I całościowo tego nie będę zapełniać, bo to nie ma absolutnie sensu. To chodzi tylko, żeby tu był troszeczkę przewiew i żeby to było podparcie w różnych miejscach do podłogi. Także nie musi to być całkowicie całe. Tylko co? No, te cegły zostawiałem dużo do życzenia, ponieważ wiele z nich jest po prostu krzywych. Ja nie wiem, jak oni dzisiaj w ogóle umieją z tego domu budować. To jest taka jakość, że szkoda gadać. Popękane i to wszystko. Przecież te domy za chwilę się rozlecą, jak będą z takich cegieł budowane. Wiem, że za prawo można korygować i tak dalej, no ale bez przesady. I tak to już najlepsze, bo wybierałem, jakie tam były, ale to naprawdę wygląda źle, ta jakość tych cegieł. To w ogóle nie jest to, co kiedyś było. Dobra. Już deski i tak dalej. Pojechał do nam. I tu widzimy dwa facety, które robią ten praca. W porządku było warowane. I zaraz ja pokażę wam w środku ogród. Tu jest środkowy ogród. I wszystko jest najpierw tu robione na mniejsze. I tu jest mała psa, która wycofuje wszystko i pilnuje albo oni tam pilnuje również plece i tak dalej. Ja nie mam zielonego pojęcia, co i jak, ale... Działa. To już wszystkie z tych, co były docięte? No, wszystkie, wszystkie. I tu jest następny ładunek deski plus taki rzeczy do dach. Papucia zgubił. No, jak czujesz? Bardzo dobrze. Okej, dobra. Daj mi nie pada. Jak ty czujesz, Rafał?
Ja się czuję wyśmienicie. Można wreszcie poprosować. Okej, dobra. I ostatnie deski. Podłoga gotowa. Dobra, i to Dęcia wygląda. To będzie lepiej, żeby nie było widać. Dobra. No, to stawiamy słupy. Lecimy dalej, żeby to powoli wszystko zrobić. Także słupy docięte. Spadł w tą stronę. I lecimy. Dobra. Pierwszy stojący słupek. Tam jest drugie, tam jest trzecia i czwarte już oni robią. I jest bardzo fajnie. Ups! Ja tylko potrzebuję filmować, bo ja nie mam zielonego pojęcia co i jak. I od razu ja mówię wam. O, ze głowy nie uderzysz w dach. Moment. Ze głowy nie uderzysz. Nie, bo tu jest 100, nie? 205 i na drugiej stronie jest 170 i specjalnie to jest robione. Za wysokie buty mam. Już. Kawałek konstrukcja jest robione. Dobra, trzymaj. Tak samo jak. Czyli te dwie długie damy na górę, wiesz? Mhm. Dobra. W takim razie. Na tę stronę jest wysokościej niż na tę stronę, bo dach później przyjdzie. Na? Zimno tam do góry? Albo duży wiatr? Bardzo dużo. Ciepła. Okej. Już mówiłam za starcie. Jest zamknięte. Co jest? Dach zamknięty. Tu jest już zamknięte. Teraz ja idę po drugie stronę, ale nie spada śnieg. Jest spada. Kuś. Od do góry. Ups. Dobra. Kapelusz typikalna Austria, austriacki. I ja spróbuję coś innego jeszcze. Trzeba gunt obierać. Bo mam strasznie dużo plastiku z tego. Cała masa zostaje pod szczytem za mną.
pali pod ziemią, nie? Aż tutaj. I dach już jest gotowy. Kamera, akcja. Pierwsza ściana stoi. To jest pierwszego. I oni idą dalej. Dobrze, wczoraj doszliśmy do tego miejsca i na tym wczoraj skończyliśmy, bo już było praktycznie całkowicie ciemno i już nie było nic widać, także dzisiaj będziemy zaczynać kolejną fazę, żeby to po prostu dokończyć, a jest jeszcze troszkę roboty z tym, no bo jeszcze został przód, tył, tu, boki, drzwi, tu drzwi, także jest jeszcze co robić, także będziemy po prostu działać dalej.